trzeci odcinek wywiadu na stówę. No i dzisiaj gość naprawdę wyjątkowy. Słynny Kosa, ten pierwszy. Zapraszam. Naszym gościem jest pan Roman Kosecki, były piłkarz Legii, były kapitan reprezentacji, teraz wiceprezes PZPN-u. Jest pan taką postacią, że tematów i tych różnych historii jest cała masa, ale myślę, że nikt nas nie wyłączy za wcześnie, bo pan chyba nie lubi banałów, prawda? Raczej zawsze nie. Są oryginalne. Raczej szukam takiej drogi, gdzie coś pozostanie po danej jakiejś tam sytuacji. Słyszysz Kosecki, myślisz Legia. Myślę, że trochę tak to działa w Warszawie. A był pan tu tylko 3 lata. No nie, byłem może, jeżeli jako piłkarz, no ale, tak, tak. Ale częściej, bo tu przyjeżdżałem jeszcze jak trenowałem, czy w Ususie, czy w Gwardii szczególnie, to przyjeżdżałem sobie po swoich treningach oglądać treningi Legii. Kiedy był jak pan to piłkarzem wygląda. Już? Tak, jak byłem piłkarzem w Gwardii Warszawa. Ogólnie no to pamiętam, jak jeszcze byłem taki dzieciak, to pierwszy raz przeszedłem tutaj obok Żylety. Gdzieś tam mój wujek przyprowadził i oglądałem mecz jeszcze Kazimierz Dejna, także no. O swojej Legii mówi pan tak, braliśmy piłkę i jechaliśmy do przodu, to była drużyna bez żadnej pokory. No i efektem był wtedy półfinał Pucharu Zdobywców Pucharów. Aha. Teraz pytanie, obecnej Legii, obecnym piłkarzom brakuje czegoś takiego? No wtedy trzeba powiedzieć, że przede wszystkim naprawdę było trochę zupełnie inaczej, piłka wyglądała, zupełnie inaczej wyglądały też okresy przygotowawcze. Ja pamiętam, jak my naprawdę zbiegaliśmy wszystkie góry chyba w Polsce. Pierwsze te obozy to były straszne, ciężka praca i ogólnie te były zespoły ze wschodu, jak to się kiedyś mówiło. W Śląsku Wrocław to się utrzymało. No być może. To były znane z tego, że właśnie są bardzo dobrze przygotowane fizycznie, stąd myślę, takie chociażby na równy mecze z chociażby pokonaliśmy Aberdeen, na równy mecz z Barceloną, prawda? Później ja już odszedłem, ale zwycięstwo chłopaków z Sampdorią, z Manchesterem, jak równy z równy, więc no, trzeba przyznać, że nie było też żadnego obcokrajowca, wszyscy byli zawodnicy z Polski, wszyscy tutaj na wychowani, więc to też trochę inaczej wszystko wyglądało. Muszę powiedzieć też, że no to tak myślę w głowach było zupełnie, chłopaki, mówię, no. Chłopaki byli, znaczy przyjeżdża Barcelona, no to co, kto tam gra, no to tam wszyscy wiemy, no dobra, no to co, no to niech się oni boją, a nie my, tak, tak samo do tego tak się podchodziło w sposób normalny, to tylko papier, tak, przed meczem, a na boisku trzeba wszystko pokazać i wywalczyć. Tak do tego wszędzie podchodziłem i myślę, że to jest dobra też i na teraz dewiza dla chłopaków. Zresztą widać tą zmianę już teraz chociażby przy nowym trenerze, że i on też jakby nad tym wszyscy pracują, że ta Legia no, ma być silna, ma być pewna siebie, jak wychodzi na boisko, bo przed meczem jest zawsze 0-0 w momencie wyjścia na boisku. Na boisko z kimkolwiek się nie gra, to zawsze jest 0-0 i wszystko się może na boisku zdarzyć. Czemu pan nie zdobył mistrzostwa z Legią? To jest może dziwne pytanie, może trudne, ale w tym 89, 90, 97 czegoś musiało zabraknąć. Znaczy, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście wtedy Ruch Ozu bodajże, pamiętam, wygrał, później chyba Górnik Zabrze. Też mocno drużyny przecież. No, jest taka, my niestety Legia. Ale Legia też była bardzo mocna. Wygrała bardzo mocno i z najlepszymi wygrywaliśmy, a potykaliśmy się w meczach, można powiedzieć, pamiętam w Obrzychu 1-0 przegraliśmy przy prawie pewnym już zwycięstwie mnóstwo sytuacji. No, takie się zdarzają spotkania. Legia musi też uważać sama na siebie i to jest oczywiście w każdym meczu trzeba by być po prostu przygotowanym na to, że drużyna przeciwna no jak to mówi się, specjalnie przygotowuje do meczów z Legią, tak? To tak jak Legia specjalnie się przygotowywała do meczu z Barceloną chociażby, tak? Czy z Manchesterem, czy z Sampdorią, tak samo inne zespoły tak traktują nas w naszym podwórku Legię Warszawa. Ruszył niedawno plebiscyt na stulecie klubu. Według pana, tam jest między innymi kategoria na największego rywala, według pana, która drużyna nim jest? Myślę, że na ten dzień dzisiejszy to jednak jest ten Lech Poznań.
Zdecydowanie. To na ten wiek, a ogólnie według pana? Ogólnie, tak biorąc historię, ciężko mi jest na to odpowiedzieć, bo i widzę swojego czasu, i górnik No właśnie na szczególnie. tą odpowiedź czekałem, więc ja panu przerwę. Zabrze, tak. W tym momencie Widzew w 97 roku, bo o to mi chodzi, przed przejściem do Legii był pan bardzo bliski właśnie transferu do Widzewa. Był pan tam na miejscu, był pan na zdjęciach w koszulce Widzewa. I pytanie, czemu pan chciał tam pójść? Bo pan mówił, że jest wielkim legionistą, pan się z tym obnosił, prawda? Skąd ten pomysł Widzewa? No, to było tak, że do końca czekałem na propozycję z Legii. Legia się jakby nie mogła do końca zdecydować. No, długo nie można było czekać. W końcu chciałem dalej grać w piłkę, prawda? Więc dostałem propozycję z Widzewa. Pojechałem na trening, odbyłem ten trening. Uzgadnialiśmy warunki. Nawet się konferencja odbyła, gdzie już przedstawiono mnie jako zawodnika Legii, ale jeszcze nie wszystkie sprawy były dograne co do kontraktu. I pamiętam, że w nocy zadzwonił telefon i trener Jabłoński, i prezes Pietruszka szczególnie. Mówi: OK, chcemy, zdecydowaliśmy, przyjeżdżaj. Tak? Zresztą też tam kibice swoją rolę odegrali, bo i sporą presję, myślę, też odegrali na zarządzie. Pamiętam, że rano, w nocy się spakowałem w hotelu, wyjechałem. Rano tutaj bodajże w parku, w Łazienkach się rano spotkaliśmy na ławeczce z prezesem. Nie chciał w klubie, by dziennikarz, ktokolwiek nie zobaczył, żeby nie było, obawiał się, że jakieś niesamowite warunki będę stawiał. Oczywiście szybko się dogadaliśmy i stałem się zawodnikiem Legii Warszawa. A w Widzewie rano przyjechał Kobylański po mnie do hotelu i I usłyszał pana nie było. od pani Sypczyńskiej, że pana mam w nocy się spakował i wyjechał. Była taka sytuacja. A ja się cieszę, bo dopiero tego, że grałem w Legii Warszawa. Pan się A wtedy uważa. Legia była rzeczywiście w trudnej sytuacji, bo bodajże szósty mecz, kolejka na dziewiątym miejscu. Pozostałe dziewięć meczy, osiem wygraliśmy, jeden remis i skończyliśmy na drugim miejscu z punktem straty do Widzewa. I Widzew ten pokonaliśmy tutaj wtedy u siebie. Właśnie widzę wszędzie, prawda? Pan się uważa za legendę Legii? Nie, to za duże słowo. Legendą Legii jest na pewno Brychczy, na pewno Kazimierz Dejna, na pewno tutaj wiele innych nazwisk. Ja myślę, że jestem jednym z zawodników, którym być może wpadł w oko w pewnym momencie kibicom i pamiętają. A wtedy, kiedy pan odchodził z Legii do Turcji, nie żal było panu zostawiać drużyny wtedy, kiedy był ćwierćfinał do rozegrania w Pucharze Zdobywców Pucharów? Był Wojtek Kowalczyk, który widziałem, że ta drużyna naprawdę super daje sobie radę. No, Jeden zawodnik dobry, to nie dwóch, prawda? zawodnik też czeka na pewnym momencie. Wiemy, w jakiej sytuacji żyliśmy. No, to jest kariera piłkarska, tak? Trzeba też pracować, by zarobić na swoje życie. Była propozycja wcześniej z Arsenalu, ale na testy tygodniowe. Ja już nie wyraziłem zgody, bo uważałem, że zawodnik nie musi jeździć na testy, skoro gra w europejskich pucharach. To niech klub sobie przyjedzie i go obejrzy. Takie były wtedy sytuacje, że się odmawiało Arsenalowi chociażby. A Turcy byli zdeterminowani, przyjechali. I wybrałem Galatasaray. Nie żałuję, bo pamiętam przylot w ogóle w nocy po rozmowach już, gdzie na lotnisku o 3 w nocy 10 tysięcy ludzi mnie witało. Gdzie na każdym meczu było po 40-50 tysięcy ludzi. Zdążyłem strzelić bramkę jeszcze Toniemu Schumacherowi, legendzie piłki niemieckiej. Zobaczyłem zupełnie inną też piłkę, a później trafiłem do Hiszpanii i to mi też dużo pomogło. No taka jest kariera, no. A Legia zresztą przecież nie, chyba nie żałuje, bo To doszła nie. do półfinału, więc I to się świetnie zarobiło na grała. pewno, I prawda? świetnie grali chłopaki, naprawdę. Nie ma ludzi niezastąpionych. W Turcji, czym pana skusili działacze? Podobało mi się, jakby graliśmy mecze z reprezentacją. I graliśmy właśnie na stadionie w tym narodowym w Istambule, gdzie gra Beşiktaş. I tam przy komplecie ta cała atmosfera, no to mi się bardzo też podobało. No, przede wszystkim podobała mi się ich determinacja w podejściu tego, jak chcą zawodnika, prawda? Więc nie Pytałem żałowałem. o to dlatego, bo na przykład Carlo Ancelotti, tam chyba też chodziło o Galatasaray, wiadomo, że to trochę później. On był kuszony właśnie przez Turków na przykład dywanami, bo co chwila dostawał do domu we Włoszech dywany, prawda? Które w Turcji były jakoś Latające.
Ja nie wiem, ale być może tak. Mam taki w domu. Latający dywan. Wow. Jeśli chodzi o Turcję, jak wyglądało tam pana życie? Pan był takim królem życia? Rzeczywiście niczego nie brakowało. Jeżeli chodzi o życie piłkarza, no to jest jasne. No, codziennie trening, czasem dwa razy treningi, to nie jest łatwa praca. Później się odpoczywa. Ja zawsze byłem z żoną, z dziećmi, więc rodzinne życie. I nigdy nie oczekiwałem, że mnie tam noszono w lektyce i tak dalej. No, normalne życie piłkarskie. Kiedy pan, ale z dolarami dużymi, prawda? Bo kiedy dostał pan walizkę pieniędzy, w nie tej walucie, bo w miejscowej, a nie dolarów. To była walizka, to była rzeczywiście część jakiejś raty w pieniądzach tureckich. Ja oczywiście miałem w kontrakcie dolary i zdecydowałem, że tam kawałek troszeczkę uszczypnę tych pieniędzy tureckich i, no i powiedziałem, żeby wymienili na dolary, a to wrzuciłem kibicom. Na drugi dzień zresztą było dwa razy więcej kibiców na treningu, myśleli, że dalej będę rzucał. A właśnie, jak oni to przyjęli, bo na tych banknotach... Przyjęli bardzo oficjalnie, bo na drugi dzień przyjechała policja i chcieli mnie aresztować, bo na podobiznie pieniądza jest Atatürk, ich sławny dowódca. No jakoś tam władze to w klubowe, prawda, powstrzymały, także miałem spore nieprzyjemności. Wcześniej pytałem o tą legendę Legii, ale jeśli przy tym może się pan wahać, to na pewno w polskiej piłce za ikonę może się pan uważać. I pytanie, nie? Ja wiem, to chyba za duże słowo. Ikona? Myślę, że nie, ale takie pytanie się z tym wiąże, bo pan nie tylko był ważny na boisku, a też w szatni. Wywalczył pan więcej dla kolegów z drużyny właśnie na murawie, czy raczej w gabinecie u prezesa, kiedy trzeba było się trochę pokłócić? Trzeba być... W pewnym momencie człowiek dojrzewa, że staje się jedną z ważniejszych postaci w drużynie, tak? Że przychodzisz jako młokos, a za chwilę stajesz się zawodnikiem. Patrzysz, że wszyscy liczą, że ty będziesz tym kapitanem i będziesz o pewnych rzeczach, w pewnych rzeczach, sprawach pomagał. I te sytuacje mnie też nie ominęły, tak jak i w reprezentacji, jak i w innych klubach, gdzie trzeba było dyskutować z prezesami o różnych sprawach i w reprezentacji, tak jak powiedziałem, w klubach. I to robiłem. Robiłem to w sposób zdecydowany. Jeżeli miałem pełne poparcie zawodników, no to trzeba było to wywalczyć różnymi sposobami. Kiedy żegnał się pan z reprezentacją, wiele osób to pamięta, w meczu ze Słowacją schodził pan z boiska, zdjął koszulkę, wtedy podbiegł arbiter, pokazał drugą żółtą kartkę. No i wtedy pan pocałował orzełka, położył koszulkę na murawę. To stało się kultowe, jakby nie było. Smutne, ale kultowe. Pan żałuje tego, że w życiorysie coś takiego ma? Sytuacja dziwna, głupia trochę, no niestety nieodpowiedzialna, ale się wydarzyła. Ten, kto nie grał w piłkę, to nie wie, że czasem się coś robi automatycznie, czasem się coś robi po prostu nie zdając sobie sprawy. Jest adrenalina, jest pewne zmęczenie, są nerwy. A w ogóle no, znając historię tego, co się działo w kadrze, jakie były warunki, jakie były, o wszystko się trzeba było właśnie sprzeczać, kłócić. I ja już tam miałem w pewnym momencie napięku. Można powiedzieć, że sam się trochę podłożyłem tym i to był mój ostatni mecz, mimo że później grałem w półfinale Ligi Mistrzów i grałem w bardzo dobrych klubach dalej, ale no tak się zdarzyło. Ale ten mecz tak czy tak no był ostatnim dla pana, ale nie dla Koseckich w reprezentacji, bo Kuba już zdążył i zadebiutować i strzelić bramkę. Nie chcę jakby pytać, bo uważam to za głupie pytanie, czy młody Kosa jest teraz lepszy od pana? Ale spytam, czy zazdrościł mu pan mistrzostw, bo właśnie pan ich nie ma, Kosa ma dwa. Można powiedzieć, że się uzupełniamy, tak? że to zrobiliśmy dla Legii, co mogliśmy. Każdy się stara jak najlepiej. No, Kuba zrobił dwa mistrzostwa Polski przecież i trzy puchary. Ja zrobiłem dwa puchary Polski, super puchar. W sumie tak patrząc, 8 trofeów, jak na takich dwóch Koseckich, to też sporo w Legii Warszawa. Myślę, że to kibice będą pamiętać. Ja jeszcze wierzę, że Kuba nie powiedział ostatniego słowa i kiedyś na tej Łazienkowskiej jeszcze będzie. Tym bardziej, że w Niemczech zbiera dobre noty i rzeczywiście liczą tam na niego i zobaczymy w przyszłości. Pan ma chyba trochę takie podejście, może żartobliwie, jak fani Brazylijczyka Ronaldo, bo oni mówią Cristiano Ronaldo, kto to jest? Ronaldo jest jeden, el fenomeno, prawda? Pan mówi Kamil Kosowski, Jakub Kosecki, nie, to ja jestem Kosa.
No tak, tak, no to jasna sprawa. Tamci mogą się najwyraźniej kosiarkami pod kosami i tak dalej. Natomiast z Kubą tak sobie się nieraz dyskutujemy właśnie i powiedzieliśmy sobie, że na koniec kariery usiądziemy i ocenimy, kto co osiągnął więcej i będziemy sobie wtedy rozmawiać. O panu mówili talent na miarę Dejny, o Kubie niektórzy pisali na przykład, że jest polskim Messim. Dejna, Messi, no słychać trochę różnicę. Pan uważa, że za bardzo zapatrzyliśmy się na ten zachód? No właśnie w tej chwili to jest taki trochę powód też tego, że się nie doceniamy. Bo mamy piękne stadiony. Ten stadion się niczym nie różni od najlepszych stadionów europejskich. Myślę, że jest nawet lepszy od wielu. Oczywiście, że tak. I nie możemy wpadać w zakompleksienie. Właśnie to jest to, by piłkarz wiedział, że jak wychodzi, to po prostu jest równy z tym drugim kolegą. Jakby się ten klub nie nazywał. Potem trzeba wyjść na boisko i to zrobić. Trzeba mieć oczywiście szacunek i respekt do przeciwnika, bo to musi być, ale nie przesadzajmy, nie w drugą stronę, bo to można przesadzić, po prostu się przegrywa te spotkania. Także to cechowało to, co pan pytał na początku, to cechowało to, że no, znam Kowala, Darka Dziekanowskiego, z którym się grało, Leszka Pisza, prawda, Krzysiek Budka, czy Iwanicki, Bąk, Kubicki, Wdowczyk, czy Maciek Szczęsny, czy Robakiewicz. Z każdym Jacek Cyzio, no po prostu pamiętam, dla nas to nie było. No kto to jest Bygurystań, kto to jest ten, co z tego, że oni się tak nazywają. Przyjeżdżali i musieli czasem oglądać nasze numery, tak, biegnąć za nami i nas goniąc, prawda. Także trzeba być pewnym siebie. Mm-hmm. Pan ma też córkę oprócz Kuby, ale niektórzy mówią bardzo złośliwie, że córki ma pan dwie, prawda, i mówią na Kubę Kuba Kosecka. Co pan wtedy myśli o takich osobach? Nie wdrążam się. Ja powiem tak, oficjalnie mam dwójkę dzieci, nieoficjalnie nie wiem. natomiast trzeba powiedzieć, że takie mamy teraz, mam wolność. No, wiem w internecie, co się dzieje, prawda? Ale gotuje się pan, kiedy sławne, słyszy pan coś takiego? Te memy i tak dalej, to wszystko. Jest wolna Polska, nie każdy pisze. Nie, w ogóle, znaczy to denerwuje się. No, człowiek czyta, tak sobie tam ktoś... jak to się nazywa, hejtuje czy tak dalej, no okej, okay, no niech sobie piszą, no piłkarz musi być, osoba, która publiczna musi być przygotowana na wszystko. Nie musi się po prostu tym do końca przejmować, to jest może denerwujące i tak, ale nic się z tym nie zrobi. Jest taka reakcja, jeżeli coś chcesz z tym zrobić i zacznie się tym interesować, to się podwoi, potroi i tak dalej i będzie to coraz mocniejsze, więc po co? Po prostu trzeba to przyjąć, zostawić. Kiedyś ktoś powiedział, kosa zostaw to, nawet na mnie, tak, że zostaw to, no to zostawiam to. Tam na dole też, tak, kosa zostaw, przy sytuacji z naszą panią. To jest ten słynny cytat. Tak, tak, tak. Ale tu mi się podobało Pawlo, tak fajny, czytałem właśnie, podała mi się muzyka reggae, którą on też tam między innymi śpiewa, że tą sytuację Krat ocenił fajnie. Powiedział, że szkoda, że nikt inny piłkarz nie stanął, nie pobiegł parą, tylko jeden. Także to znaczy, że nie do końca coś z tym zespołem jest. Wszyscy uciekają do szatni i najlepiej szybko do domu i przed konsolę, żeby grać sobie tam w FIFA, zapominając, że tu jest główna arena, tu, nie przed telewizorem, tu. Pan był niepokorny, Kuba też jest teraz niepokorny. I teraz pytanie, kiedy on się ubiera, nie wiem, dosyć ekstrawagancko powiedzmy, kibice na to patrzą, media o tym mówią. Pan też na przykład nosił kolczyk, z tego co wiem kiedyś. Jak pan reaguje na jakieś ubiory Kosy? To jest bardziej śmiech czy nic? Zawsze mówię, męskich nie było, jeżeli chodzi o ubrania. Natomiast nie, no to jest takie, że każdy się ubiera jak chce. Ja chodziłem w skórzanej kurtce, jakiejś zielonej kurtce z opornikiem, długie włosy, kolczyk. Zresztą grałem, miałem swój zespół muzyczny, grałem reggae czy punka do 18 roku życia. Miałem kontuzję na początku kariery w Ursusie. Pół roku nie grałem w piłkę, chodziłem na rup reggae, takie w namiocie siedziało na Woli. Poznałem Darka Malejonka, Roberta Brylewskiego, których pozdrawiam, Tomka Lipińskiego, ta muzyka właśnie reggae, punk, zespół Moskwa i tak dalej, Deserter. To tego się słuchało kiedyś, teraz się słucha disco polo. No, jak ktoś chce, to niech sobie to słucha, no, taka jest wolne. Może niektórzy, no okej, okay, niektórzy. Tak jak pan mówił, Kuby już tu nie ma, być może wróci, ale pytanie, czy nie ma go przez Henninga Berga? Nie wiem, no, trzeba było reagować na sytuację, no, grać w trzeciej lidze, w drugiej drużynie Legii, czy grać na zapleczu Bundesligi i starać się
odbudować jakby i tym bardziej, że były propozycje z Polski, nie było tylko propozycji z tego, to podjęliśmy decyzję, że w ogóle trzeba z Polski jakby wyjechać i starać się zrobić coś nowego, tak, od podstaw. Gra ma spokój, gra pokazuje się tam dobrze, niestety trochę, no, to jest ostra gra w Bundeslidze i rywalizacja, nawet ostatnio też na treningu dostał w kostkę i 3 meczy nie zagrał. Teraz już będzie grał chyba z Bochum, więc, ale zbiera bardzo dobre noty, więc poczekajmy. No, ja nie chcę tutaj nikogo oceniać, co było, co nie ja było. Ja pytam akurat o Berga nie dlatego, że... Nawet ja tam się raz wypowiedziałem i zresztą Kuba sam mi powiedział, tato, niepotrzebnie, tak, niepotrzebnie może... Ja mówię, synu, ale ty mnie nie cenzuruj. Ja będę mówił, co ja będę chciał, prawda? Chociaż czasem no, trzeba się ugryźć w język, by nie zrobić krzywdę właśnie z swoją wypowiedzią, by się to nie odbiło na właśnie w tym wypadku na Kubie. Zresztą z jednej strony się zastanawiałem, jakim też trzeba być człowiekiem, jeżeli ja się wypowiadam, a ktoś się rewanżuje na synu na przykład. To dla mnie nie jest w ogóle mężczyzną, to nie, dla mnie nie jest człowiekiem. Jeżeli ktoś się rewanżuje w taki sposób, to lepiej podejmij ze mną dyskusję, niż się rewanżujesz na czymś takim. Nie wiem, czy tak było, czy nie było. Sytuacja w tej chwili jest rozwojowa, mogę powiedzieć. Tak, zdecydowanie tak. Syn gra. Był ostatnio na moich urodzinach też. Rozmawialiśmy. Jest bardzo ciepło ciągle o Legii. Też żeśmy rozmawiali. Przecież jest wypożyczony. Jest zawodnikiem dalej Legii Warszawa. Jest szansa, że tu wróci, czy nie? Nie wiem. To Legia decyduje. Wiem, że Sandhausen ma prawo wykupu, pierwokupu. Jak ta sprawa dalej idzie, to trzeba pytać jego menadżera, Czarka Kucharskiego, bo ja się nie chcę w to angażować. Powiedziałem, ma swojego menadżera, to sobie razem tę sprawę wyjaśniajcie. Ja od tego Berga nie pytałem przypadkowo, bo pan mówił, nie pamiętam, czy to było w Cafe Football, ale gdzieś w telewizji na pewno, o tym, że w okresie przygotowawczym pan robił Kubie u siebie dodatkowe treningi, budował mu masę mięśniową i tak dalej. I wtedy w Legii została wprowadzona zasada treningów polegających na tym, że w końcu Kubie spalały się mięśnie, nie tłuszcz, którego nie miał, tylko właśnie mięśnie. Świetnie, rzeczywiście. Z 66 kg spaść na 59. No rewelacyjnie. Aż tyle? Tak, on wtedy to tak dostał w kosie. Ja go zważyłem, mówię, no nie, co tu się dzieje, jak on mój papkę jemy, jakąś ciągle takie rzeczy. To trzeba wiedzieć, komu to trzeba stosować. Ja tu widzę w lidze naszej polskiej, nawet w Legii, widzę zawodników, którzy... Przydałaby się ta papka, więcej tej papki niż, niech pan popatrzy po lidze, jakie biegają konie. 20 lat nie gramy w Lidze Mistrzów, w pucharach ledwo sobie dajemy radę, chociaż akurat najlepiej daje sobie w nich Legia Warszawa. To się bierze stąd, że właśnie być może piłkarze teraz mówią, o jak ciężko pracujemy, tak, bo Czerseszow. No, ja bym powiedział, chłopy, jakbyście zobaczyli, jak my pracowaliśmy, jak zapierdzielaliśmy na boisku, po górach biegaliśmy i tak dalej, to by wam się to odechciało prawdopodobnie, byście złożyli sprzęt i poszli sobie do innego zawodu. Więc ja myślę, że trzeba wiedzieć, wracając do tego, co i jak. No Berg dla mnie był trenerem takim, jak ja bym poszedł do Norwegii i bym był trenerem w jego kraju. Też grałem w Atletico Madryt, przyszedłbym do jakiegoś klubu w Norwegii i stosował sobie różne pomysły i tam robił sobie jakieś rzeczy, spiłkarzował z piłkarzami i tak dalej. Bardziej wolę Janka Urbana niż Berga. A teraz kibicuję Czesławowi, bo podoba mi się to, że jest właśnie zdecydowana praca, ostra i widać już tą mentalność wśród zawodników. Po pierwsze, jesteś dobrze przygotowany, to czujesz się lepiej, lepiej nawet widzę, że się mówi, jesteś pewny siebie i lepiej Legia gra. I tego życzę, by na to stulecie Legia zdobyła mistrzostwo. Oprócz tej całej przygody z Legią Atletico, innymi klubami. Pan już po karierze założył Kosę Konstancin. Teraz jest jej właścicielem, prezesem, trenerem, właściwie człowiekiem. Koszę boiska, maluję linię, prowadzę drużynę, tak, czasem posędziuję, jak trzeba, także wszystko. Pan mówił, że nie chce za bardzo współpracować z Legią czy innymi klubami, dlatego że chce pracować po swojemu od początku do końca. Nie, to nie do końca. Ja nie o to chodziło? Z Legią chcę nawet teraz nawiązać współpracę i zresztą rozmawiałem z prezesem wcześniej, no myślę, że wrócimy do tego. To nie o to chodzi. Ogólnie zakładałem tą akademię, ona się rozwija ciągle, by ci chłopcy mogli gdzieś potem iść, prawda? Ci przygotowani już by do
czy do Legii, czy do innych też klubów, prawda? Natomiast, właśnie, o to chciałem spytać. Natomiast rozmawiałem ostatnio z Caminero, też w Atletico Madryt. Chcę się wybrać tam na któryś ze spotkań, porozmawiać z Simeone, z nim, w ogóle z tam prezesem Hillem, Miguelem Angelem Hillem, synem Jesusa Hilla, by być może jakąś taką współpracę też z Atletico na zasadzie takiej luźnej. Nawet czasem jakiegoś zawodnika wysłać, może na turnieje jeździć z akademią, zapraszać ich tutaj. Taką ogólną współpracę, bo chciałbym, żeby zawodnik, który jest dobrze przygotowany, żeby na przykład przyszedł na testy, czy się tu sprawdza, czy nie, prawda, by dalej mu się rozwijał. Zresztą każdy zawodnik praktycznie w Kosie Konstancji myśli o Legii Warszawa tak naprawdę i wielu z nich przychodzi przecież na mecze. Pan mówił, że właśnie trzeba piłkarzy w tych akademiach przygotowywać do gry w Legii, czy w ogóle w Ekstraklasie. I pytanie o efekty, bo pan w Kosie jest od lat, Legia swoją akademię też już buduje i promuje od wielu lat, tylko że na boiskach jakoś tych wychowanków nie ma i z Kosy wyszedł właśnie Kuba. No z Kosy wyszedł Jakub, wyszedł Wandzel też, to był też, był w Lechu wcześniej, później... Tylko pan musi przyznać, że oni się nie przebili jakoś bardzo na polskich boiskach. I pytanie dlaczego? Ale kto? Kuba i Nie, 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 absolutnie. Chodzi mi o piłkarzy, młodych piłkarzy z Kosy czy z Akademii. No wie pan, zawodnik, żeby grać w ogóle na tym wysokim poziomie, to przede wszystkim no, musi mieć też, niech pan, musi być jakimś rodzynkiem, być może jakimś wyjątkowy, tak? To nie jest tak, że w każdej drużynie jest jeden fajny chłopak, jest ich czterech, pięciu, ale czy on jest wyjątkowy? Żeby grać w Legii, to przypuszczam, że trzeba wybrać, nie wiem, z 2-3 tysięcy tych najlepszych w Polsce i wybrać tego jednego, wyjątkowego. To nie jest takie też proste, prawda? Po drodze można jakiś błąd popełnić. Więc ja myślę, że ten scouting, to wszystko, no rzeczywiście musi obserwować polski rynek, bo najprościej jest kupić gotowego zawodnika z zagranicy, zapominając o naszych zawodnikach. No ale oni też nie mogą czekać, tylko że im się należy. Oni muszą ciężko pracować i wywalczyć sobie, przekonać trenera do tego później na treningach i w meczach tych młodzieżowych drużyn, że warto go zaprosić, tak jak zresztą Legia to robi, na obóz sportowy z pierwszą drużyną, prawda, i tak dalej. I potem na tym obozie musi się przebić, pokazać. No. Nikt mu się rąk nie rozłoży. Tam jest, pan pamięta, w kadrze zgłaszanych do ligi z 25 zawodników, a gra 11. No tak. A na ławce jest reszta tylko, siedzi na ławce. Tylko 7, więc reszta musi siedzieć na trybunach. Ja jak grałem za granicą, były limity zawodników, którzy mogą grać, bo mogą grać 3 obcokrajowców, prawda? A ja na przykład miałem w Atletico 6 i 3 grało, 3... Pan grał. No dobrze, ale niech pan sobie wyobrazi, co się działo na treningach. Ale praktycznie można złożyć drużynę wielu też obcokrajowców. Czy Dan Obrecht wyszło kiedyś w Pogoni Szczecin? Pamięta pan ten etap brazylijski? Wszyscy Brazylijczycy no, grali. Tylko Eddie Andrade, można powiedzieć. Oni bodajże tu spadli z ligi i ta drużyna się rozpadła, przestała istnieć. Czy to było normalne, zasadne, a co z wychowankami? Jak pan powiedział, jestem wiceprezesem i... Właśnie, co się zmieniło w szkoleniu? Wiadomo, że nie zobaczymy po 3-4 latach piłkarzy na boiskach, bo w szkoleniu pan zarządza jeszcze mniejszymi chłopakami, ale co się zmieniło w tym szkoleniu, odkąd pan... No, przede wszystkim zmieniły się zasady rywalizacji i współzawodnictwa, czyli ta unifikacja, która powstała. W całej Polsce zostało to uporządkowane, że w danej swojej grupie wiekowej wszyscy grają tak samo w Polsce, no, na tych samych boiskach, w takiej samej liczbie zawodników i tak dalej, i tak dalej. Tak, i tak dalej. Więc to jest bardzo było ważne. Udało się to zrobić. Teraz jest bardzo, podnieśliśmy poziom, jeżeli chodzi o kursy, tak, dla trenerów, no bo główną podstawową sprawą szkolenia dzieci i młodzieży jest też wartość trenera, tak, to ten trener, który jest tak dobrze przygotowany, jak będzie szkolił młodzież, no to wiemy, że ją dobrze będzie szkolił, prawda, i wtedy on może wychować jak najlepiej tych zawodników, także to jest wszystko etap złożony, ja myślę, że sporo rzeczy, niedługo to będę jeszcze jakby przedstawiał, przygotowaliśmy narodowy model gry, który niedługo będzie przedstawiany. No, cała ta struktura ze szkoleniem, no, to jest, myślę, to jest główne, no, bo dodatkowy kurs Elite Youth, dodatkowy kurs dla trenerów bramkarzy, gdzie trener Dowhań też
skończył tą, można powiedzieć, ten kurs. Co ciekawe, szkoły trenerów bramkarzy w Europie są tylko dwie, między innymi w Polsce. Między innymi w Polsce, więc no, jest sporo pracy. No, jak ktoś chce, to widzi, bo to pokazujemy na stronie i wszędzie się tym chwalimy. No, jak ktoś chce narzekać, bo są tacy tylko, którzy narzekają, to zawsze znajdą powód, by to znaleźć. Tak? Bramce Kazimierski. Na prawej Kubicki, w środku Budka i Zieliński, Wdowczyk, lewa. Na prawej Bąk Jacek, Pisz, Leszek w środku, Dejna, Dziekanowski na lewej, nietypowo, Kowalczyk i Brychczy. Trener Roman Kosecki. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne, pozdrawiam.